Tutaj, na tym skrawku, bronili naszej niepodległości od pierwszych dni II wojny światowej polscy żołnierze. Westerplatte dawało nadzieję wtedy i daje nadzieję dzisiaj, że w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa potrafimy być razem, potrafimy się zjednoczyć. Jan Paweł II tutaj z tego miejsca mówił do młodzieży. Każdy ma swoje Westerplatte. Każdy ma zadanie do wykonania. Każdy ma jakieś wyzwanie, przed którym nie wolno nam zdezerterować. I chociaż dzisiaj szczęśliwie Polska nie musi walczyć z bronią o swoją niepodległość, to przed nami stoi wielkie zadanie. To wielkie zadanie nazywa się Polska. Polska szczęśliwa, zasobna, sprawiedliwa, Polska solidarna i dumna. Polska możliwie zjednoczona. Zjednoczona wokół najwyższych celów, wokół polskiej racji stanu, wokół niepodległości. Z jednej strony wrzesień 1939 roku jest najbardziej wyrazistym znakiem klęski nadziei, jakie zrodził tamten listopad, a więc nadziei na pokój w Europie. Z drugiej strony ten sam wrzesień stał się symbolem naszej walki z totalitaryzmem nazistowskim i sowieckim. Finał naszych zmagań przypadł dopiero na rok 1989, gdy upadł komunizm w naszej części Europy. Nastąpiło to za sprawą wielkiego pokojowego ruchu Solidarności. Wówczas wiedzieliśmy, że nie ma większego niebezpieczeństwa dla ludzkiej wolności niż zawłaszczanie władzy przez jedną grupę, niż wola polityczna idąca nad prawem. Naszym celem była zjednoczona Europa. Używaliśmy tych samych pojęć i mówiliśmy o tym samym. Dzisiaj jednak widzimy, że jak to wszystko odchodzi w przeszłość, jak słabnie oddziaływanie tamtej naszej lekcji historii. Kwestionuje się rządy prawa, a nawet podważa naszą obecność w Unii Europejskiej. Co więcej, widzimy, jak zmienia się sens i znaczenie najważniejszych słów dla każdego Polaka. Ojczyzna, Polska, wolność, Europa. Do sali honorowej! Trzeba! Ładuj! Serwuj! Prezentuj! Chodź! Na lewo! Chodź!